Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i chcę Was dziś zaprosić do wspólnego filozofowania. Filozofia to bardzo ważna nauka, choć dość pejoratywnie postrzegana w społeczeństwie. Zauważcie, kiedy chcemy kogoś obrazić albo wykazać jego niski poziom kompetencji, mówimy do niego nie filozofuj albo za dużo filozofujesz. Natomiast filozofia to bardzo ciekawa, bardzo mądra i bardzo przydatna nauka również w komunikacji. Chcę Wam dziś powiedzieć o technice, o metodzie prowadzenia sporów, ale prowadzenia również dyskusji, ale ciekawej rozmowy, która narodziła się przed wieloma wiekami, a jej autorem jest nie kto inny, a Sokrates. Sokrates, chcąc rozwijać swoje umiejętności zarówno retoryczne, jak i chcąc ludzi edukować i wymieniać się z nimi wiedzą, stosował dwie metody. One wspólnie nazywają się elementami dialogu sokratejskiego, natomiast dzielą się na metodę elenktyczną i metodę majeutyczną. Nie będę wchodzić w szczegóły i opowiadać Wam całego kontekstu, w jakim Sokrates dochodził do różnych wniosków, natomiast chcę Wam powiedzieć, jak przekłada się to na nasze codzienne życie i jak możecie naukę Sokratesa wykorzystać w swojej codzienności biznesowej. Mianowicie Sokrates nie chciał agresywnie atakować swojego rozmówcy i mówić do niego: słuchaj, nie masz racji, ja powiem Ci, jak to jest. Sokrates postanowił doprowadzać człowieka, doprowadzać swojego rozmówcę do tego, żeby ten rozmówca sam stwierdził: chyba myślę niewłaściwie albo popełniam błąd. Ponieważ tylko wtedy, kiedy człowiek sam dochodzi do jakiegoś wniosku, jest to wniosek mu najbliższy, jest to wniosek, który jest trwały. W związku z tym Sokrates stosował technikę, aby tak konstruować cały przebieg rozmowy, żeby rozmówca po chwili stwierdzał, że rzeczywiście tezy, które na początku stawiał, były błędne. A więc w ten sposób Sokrates zyskiwał tak zwany czysty grunt na to, żeby zaszczepiać tam dopiero swoje tezy i swoje, jakbyśmy powiedzieli językiem współczesnym, argumenty. A druga część dialogu sokratejskiego polegała bowiem na tym, że implementował on wiedzę, którą uważał za istotną, swojemu rozmówcy. Była to tak zwana część, która nazywa się metodą położniczą, a więc bardzo powoli doprowadzał do tego, że jego rozmówca mógł nabyć właściwej wiedzy, ponieważ wcześniej został już przygotowany dla niej podatny grunt. To świetna metoda, do której zgłębienia, czego nie da się zrobić w postaci tego krótkiego filmu i naszego kilkuminutowego spotkania, do której zgłębienia Was zachęcam, ponieważ niezależnie od sytuacji, niezależnie od kontekstu, taki świadomy, odpowiedzialny sposób prowadzenia dyskusji, prowadzenia zwyczajnej rozmowy jest nie tylko bardzo efektywny, ale jest też prawdziwy, jest też komunikatywny i pozostaje w bardzo dużym szacunku dla naszego rozmówcy, a więc jest pozytywny, zostawia nas w miłej, sympatycznej atmosferze, a przecież na tym, oprócz oczywiście przekonania do naszych argumentów, również nam w komunikacji zależy. Trzymam zatem za Was kciuki, powodzenia w studiowaniu Sokratesa i oczywiście wcielaniu w tego wszystkiego w życie. Zapraszam Was tym samym na kolejny odcinek. A dziś już do zobaczenia.